Tak, więc najpierw następuje kontrola pieca przez specjalistę. Dopiero kiedy specjalista zatwierdzi piec, można zacząć w nim palić. W tym momencie mam w środku wsypane 4 szufle węgla. Na wierzchu układam drobne sosnowe szczapki. I całość podpalam. Kiedy już jestem pewien, że piec mi się rozpali, zamykam górne drzwiczki. A dolne pozostawiam otwarte, żeby był swobodny dostęp powietrza. Później w trakcie palenia stopniowo domykam dolne drzwiczki. A po około 6 godzinach, kiedy prawie cały węgiel już mi się wypali, zamykam dolne drzwiczki zupełnie. Zobaczmy, jak tam się rozpaliło. Po około pół godzinie sprawdzamy, czy wszystko poszło zgodnie z planem. Ładnie się rozpaliło. Widzę, że węgiel już też się rozpalił, więc mogę spokojnie zamknąć piec i czekać na przyjemne ciepło. Warto pamiętać o takim małym urządzeniu, które niewiele kosztuje, a może uratować nam zdrowie w przypadku jakiejś awarii.